Cześć, witajcie z tej strony Stajnia Brzoza, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejną gazetkę, tym razem z Bajali, z takim konikiem, więc zaczynajmy. W całości wygląda tak. Otworzyłam sobie już nie jestem profilem. No więc, cyk. Jednorożca na razie zostawimy i przyjrzymy się gazetce. Okładka wygląda w ten sposób, tak z tyłu i pierwsza strona, reklama, spis treści, jakiś kącik wiedzy, komiks, reklama, komiks, jakieś kolorowanki to są chyba, jakieś quizy. No, tutaj nawet pisze quiz. Tutaj mamy plakat. Dwa plakaty. Reklamę. Kolorowankę. Jakiś przepis na taką tęczę w szklance. Tutaj mamy łamigłówkę. I tutaj mamy chyba prostego źrebaka, co jest w tej gazetce. Tutaj mamy jakiś... Chyba tu jest też jakaś kolorowanka, bo to chyba można pokolorować. Reklama. I tutaj jest jakiś DIY. Zaczarowany tęczowy zamek. Jakaś łamigłówka znowu. I reklama gazetki z Horse Clubu, która już jest na moim kanale. I tutaj kolejna łamigłówka. Kolorowanka. Co będzie w następnym numerze? Ale ostrośio. No i jakieś memory. To jest dwustronne. No oczywiście ostroś, nie chcę załatwić. O. Tutaj są karty. No ale wyglądają z drugiej strony. No dobra, ale kogo interesuje ta gazetka? Przejdźmy do konia. A raczej jednorożca. No więc tak to się prezentuje. Teraz jest inne trochę to pudełeczko. W sumie wam przyniosę, co było w poprzedniej gazetce. Przyniosłam i w poprzedniej gazetce było coś takiego, jak widzicie te pudełeczka, w sensie te ilustracje z tyłu są różne. One są bardzo ładne. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda ten konik. A to on wygląda tak. I o nim oczywiście też jest odcinek na kanale. Ale zaraz zajmiemy się tym. Ja już tutaj otwarłam, żeby po prostu zrobić cyk. Otwarłam, otworzyłam, nie wiem. Ale dobra, mamy tego jednorożca żrebaka. I on jest taki. Ogólnie jest chyba ładniejszy, według mnie, niż ten, co był wcześniej. On wygląda w ten sposób. I teraz go sobie opiszemy. Okej, więc ten źrebaczek jest ogólnie biały. Takimi turkusowymi szczotkami, fioletową grzywą oraz ogonem, srebrnymi kopytkami i rogiem. Są one pokryte brokatem, tak samo jak grzywa i ogon. Na zadku ma taką tęczę z jednej strony tylko, z drugiej no już nie. To jest trochę brudne, ale trudno. Na nóżkach ma bardzo ładne blendowanie tego turkusu z bielą. Jest on delikatnie mniejszy niż ten, co był wcześniej. Mi osobiście bardzo się on podoba i teraz pokażę wam go dokładniej ze wszystkich stron. No więc z mojej strony to wszystko i pa pa!